O, to ten! Ja lubię tego chłopa. Znasz go? Jaki w dupę szczęsny. Czy ja mówię o tym pieprzeńcu, co reklamuje Lejsy? Nie. Ja mówię o tym Sigmie, co w biwak jeździ samotnie lub z synem, bo go uczy przetrwania, rozumiesz? Partiatik! Reklama! Ja widzowie, szybka reklamka, najtańsze giereczki oczywiście na Eneba. Ja już pokazuję co i jak, tylko na start, pierwszy link z opisu, zachęcam do używania, wtedy Eneba wie, że jesteście ode mnie, dzięki, że używacie, współpraca nadal trwa, mam nadzieję, że będzie trwała dalej, dzięki, że używacie już tyle czasu i co, idziemy na Enebę bez przedłużania, pokazuję już co i jak, pyk, jesteśmy na Enebie i teraz tak, wejdź, lol, enter, tu masz, jak się wczyta, o, rzeczy do ligi, tu główna strona, możesz coś zobaczyć, tu są polecane dla ciebie Trending Games, no niestety lordcy, nie patrz po prostu na nie, ale inne gierki oczywiście warto, ale najlepiej, o, co to jest to ładowanie, nie wiem, gry, Steam gry, o, to jest najważniejsza rzecz tutaj i tu masz giereczki, co, no, do aktywacji na Steamie, nie, o, God of War kosztuje 8 dyszek już, ale ładnie cena spadła, pamiętam jak za 140 kupowałem, ale to było... Jeszcze przed Ragnarokiem. I dobra, co tu jeszcze masz? To co no, najlepiej sam se przejrzyj. Jak może coś znajdziesz dla siebie, bo ja nie wiem co ty chcesz widzu, tak? Ja to bym, o, Postal 2, giereczka dla mnie, wiesz o co chodzi? Dla dziadka, o, Batmanik, o, rozumiesz, o, Mortal Kombat? Jakieś nowe? Pewnie nie. Coś tam chyba nowego wyszło. Nie wiem nawet. W Mortal Kombat to ja na PS2 ostatnio grałem. O, Quarry. Fajne też giereczka na kanale jest. O, Alex 1. Droższy niż dwójka. No way. Czyli tak jak myślałem. Dwójka to po prostu sraka. Ale można kupić 18 zł, a może... Będziesz się bawił w miarę, no. 18 zł można rzucić, rozumiesz, i przetestować, chociaż chyba już lepiej ta jedynka, lepsze ma oceny, a to tylko 2 zł więcej. No co, wejdź sobie widzu, przejrzyj, może coś znajdziesz, jak nie masz co grać, liga cię znudziła, nie wiem, Minecraft, Roblox cię już znudziły, bo już grasz po 10 godzin, może sobie coś znajdziesz nowego. Ja zachęcam, pierwszy link w opisie, wybierz sobie co chcesz i dzięki, że używacie Eneby ode mnie. Serduszko dla was, oglądajcie sobie film dalej. Kibicowie, bo to dzięki wam jest partner, kocham was, siema. Czekaj, co to w dupę jest za opis prawdziwy? Syna... Przecież on nic nie wierzy, mówił. Ja mu wierzę na słowo. Czemu kłamiesz? Czemu ty kłamiesz? Co to w dupa jest? Ciekawe. Każdy czas to znajdę. Jezus Mario. Co się patrzysz, parowodenta, kurwa? Ludzika z Delmy nie widziałeś? Idź lepiej sprawdź, czy twoja matka przestała się puszczać. Dziwka. Staremu takie rogi dorobiła, że aż pomyślał, że jest gołcem. Jebany debil. Neure. Pa. Co się patrzysz, paru... Fajny jesteś. O, kolejny. Nie, to ten sam. Ten pies myśli, że jest kotem. On tak na meblach ściągle. Coś jest nie tak. Czy uważasz, o Jezu. O, pamiętam to. Uczciwie tylko wtedy, gdy stoi się nad nimi z batem. Kiedyś to było w telewizji. Tak. Ta odpowiedź to...
prawda. Jakoś bez braw tym razem. No. Zaczynam się obawiać, jakie zadanie mieli ci specjaliści, których ściągał na swoją plantację. Czy uważasz, że mieszkańcy Afryki pracują uczciwie tylko wtedy, gdy stoi się nad nimi? Ale czekaj, on ma prawo to mówić, tak? Chyba. Każdy jest równy. Co się stało, Lucek? Witam cię. Jak zostać kłuną? Co w dupę przesunąłem? Się samo przesunęło. Siema, dzisiaj wam pokażę fajną miejscówkę. O, nauczę się coś o CS-ie. Oczywiście, jak to mówiłem na poprzednim filmie, będzie też druga miejscówka. Tutaj. Tu. No i sobie po prostu wskaczemy. To Mamon no. Ogląda takie poradniki też? Jak chcecie więcej miejscówek. Serio się pytam, to nie jest żartobliwa, bo ja nie ogarniam CS-a. Możemy od razu skakać na górnik. Znaczy na górę. Chcecie więcej miejscówek, nie ukaż tam z innych map. Obserwujcie. Dobry, mam movement czy gówno? Jest jakiś ten gracz Cysy na czacie? Oh no, his efforts are not up. Hey, to jest ten, co kosy zrobi, o co chodzi. Tyszku, a co ty tak siedzisz tutaj w łazience? No właśnie. Pralki pilnujesz? A co tam się pierze? Twoje zabawki, kocyk. No ta, warta jest trzymana. Co tam jest? Zabawka twoja? Tak? Fritker się nic nie ogarnią. O matko, ten różowy flaming, awokado, o jeżu i żabka. Zobacz, że ma depresję od tego ciężką. Tego się prać nie powinno, to jest jego i koniec. Why do I actually play like a bot today though? Kondziu, myślisz, że ja coś rozumiem z shotów z CS-a? Dobrze myślisz. Dobrze mu poszło, czy słabo? Gotcha. 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 Polskiego się nauczył, jak przegrał wybory gotcha. W USA. Teraz chce być prezydentem Polski? Oddałbyś na niego głos? Naukowcy teraz sądzą, że to my tak naprawdę jesteśmy kosmitami. Istnieje teoria, że to Mars jest miejscem, gdzie pierwotnie zaczęło się życie ludzkie. Wynika to z faktu, że łazik na Marsie odkrywa dużo elementu nazywanego ksenonem na całej powierzchni. Co przerażające, ksenon to ten sam pierwiastek, który zaczął być odkrywany wokół Hiroshimy i Nagasaki, jak również na miejscach testów bomb atomowych. I ten element nigdy nie został znaleziony tam, gdzie nie było wybuchu jądrowego. To skłoniło wielu do przekonania, że ludzie mieli wojnę nuklearną na Marsie, która doszczętnie zdewastowała planetę i uczyniła ją niezamieszkałą DLA ludzi. Tylko nieliczni z wpływowych rodzin zdołali dostać się na Ziemię. Aby to się udało, cywilizacja marsjańska musiałaby być niezwykle zaawansowana. Co mogłoby wyjaśnić, dlaczego widzimy takie niezrozumiałe dzieła architektoniczne z naszej przeszłości, jak piramidy. Może ci ludzie próbowali ukryć te zaawansowania w nadziei, że nigdy nie dojdziemy do punktu wojny nuklearnej. Zaawansowana technologia i piramidy. Ale chciwość sprowadziły nas z powrotem do punktu destrukcji raz jeszcze. Może więc prawdziwą lekcją, którą powinniśmy wyciągnąć z zaginionych kart historii Marsa, jest... Do mnie to trochę przemawia. Lubię takie teorie. Patrycja, puknij się w ten pusty w dupę łeb. Ok. Ten kanał to doskonały dowód na to, że nie można ufać wszystkiemu, co jest w internecie.
Jezus Maria. Nie, no te komentarze są niesamowite na TikToku. Ludzie na TikToku to są też ciekawi ludzie, nie? Weźmy takiego kondzia. Ej, to jest prawdziwe. Wybacz, Kamil. Widzisz, takie są rozmowy naprawdę, a ty czytasz te spieprzone książki, że niby ludzie tak ze sobą rozmawiają? To jest przykład prawdziwej rozmowy. Rozumiesz? Jezus Maria. A ja się serio wtedy tak czuję. Co ty pieprzysz? Hej, jak się czuję, kiedy przypadkiem pół rozprawki napisałem po góralsku. Nie ma czegoś takiego jak góralski język, chyba że w dupę góralski język to będzie normalna cena plus 100%, bo od górala. To jest to jest język górala. Co to jest? Ja pierdzielę, co to są za memy? W ogóle ich nie widziałem. Skąd ty kądził je wziął? Ty no, prawda. Boże. Ty, ludzie po prostu robią zwykłe rzeczy i się tak czują, bo teraz jest taka era TikToka, rozumiesz? Ja robię wszystkie te rzeczy. Wszystkie to jednego dnia naraz. Boże. Kończył westerny i CS. U twojej siostry dziś urodziny, kup dla niej torcik. Dziewczyna, jestem sama, kup. Okej, kasjer. Przychodzisz do mnie w dzień ślubu mojej córki i mówisz mi, że nie lubisz Delmy? Jak śmiesz? Gdybym chciał, to sprawiłbym, że poruszałbyś się jak mamon, albo chodziłbyś w betonowych butach. Wypierdalaj. Przychodzisz do mnie w dzień ślubu mojej. Past month I've been learning how to pick the lock on these police grade handcuffs. Why you ask? Because tonight I'm going to take a bigger risk than anyone has ever taken on television before. In just a few moments, I'm going to be handcuffed to this solid steel frame. And I'll have exactly 90 seconds to free myself before the claw on this robotic arm undoes my pants, exposing me to an audience of children. If that happens, an LAPD officer is standing by to arrest me for indecent exposure. Past month, I've been learning how to pick the lock on these police-grade handcuffs. Też uważasz, że górale lubią? Co lubią? Przyżydzić tak. Ale reszta nie rozumiem. Jezus Maria. Ej, co oni robią tak poza tym? Ci ludzie. Co to w dupę jest?
Jakaś sekta? Black man, drop weapon. No, don't. Drop the weapon. He's reaching. Shoot him. No. Okay, he drop. Yes, we cosplay. Hey, good ending. To jego oficjalne konto. Czyli mam ja mu to wysyłać, jak on to sam wstawił? Bez sensu. Dać ci linka do tego? Chcesz mi to wysłać? A ja ci to wyślę, więc to będzie jakbym... Czekaj. Lekko susy. Ty, a ty tam dobrze tą płytę podłączasz? My mother told me someday I would buy galleys with good oars. Pip's meows are so cute, and I finally got a video of it. Pip's meows are so... 70% Coca-Cola, czyli to jest ma... Czyli to jest... No widzę, że... No, nie bardzo zrobię. Peryryryry i lembergumber. O! Peryryryry i bakatata. Bakatata. Bakatata i malrerin. Bakatata. Bakatata i rozrozi. Bakatata. Peryryryry i lembergumber. Ty, już koniec? Krótkie zawody. Bagalata. Kiedy postawiłeś dłuższy krok i jajko? Moja mama zrepostowała. Ciekawe ty, że mama zrepostowała. Czekaj. Czy chodzisz na imprezy? Chodzę, ale nie jestem zapraszana. Czy chodzisz na imprezy? Chodzę, ale nie jestem zapraszana. Bez zapowiedzi, jak gwiazda. Jak patrzy na mnie ziomek z ławki po tym, jak złapał mnie soczyście za udo. Co to w dupę jest? Miałeś to kiedyś? Pablo. Jezus ma. Poduszkę sobie zrobił, fajnie. Jezus Maria. Co to w dupa jest? Co ci wyślę? Masz. Reluch moreluch. Się podoba. Co to jest za okno? Ty po co komu takie okno w dupę? Powiedz mi. To jest dziwne. Bardzo. Taka szybka akcja. Tak zawalił się podczas streama? Kiedy idol wróciłem, wrócę do tego. Jezus. Dobrze, że zielony, to nie widać, i bana nie dostała. Ej, 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 ej.
Ale nie podoba mi się to, że tacy. Przewozi dla kolegi. Och. Że to jest to samo? Tak mówisz, Łukaszu? Może, no. O, widziałem to, pułapka. Ty, ale ta pułapka jest taka OP. Ciekawe, że to tak dobrze działa, nie? To jest dosłownie spawner jedzenia. Właśnie, gdzie go można ustawić? W miejscach, gdzie nie ma jedzenia. Co to w dupa jest? Jezus, nie. Sir, would you rather have $100 or a mystery gift? You want $100? Okay, okay, here you go. Let's see what you missed out on. Wait, you missed out on the phone! Dude, I'm sorry, it's just not getting worse, man. Sir. No co, Link? Shota se zrób. Masz, dam ci raz. Ej, graliśmy w to. A nie, to nie jest ta gra. Co to wyskoczyło? Jakaś stara baba. Save an unknown child or play Red Dead Redemption 3. O. Save an unknown child or play Red Dead Redemption. Plus jeden. O nie, bo to... A nie! Okej. Okay. Trik pod kamerkę zrobił. Co on w ogóle jedynie? Myślałem, że oni... że ryby jedzą te niedźwiedzie. John Fortnite Kennedy. Ty, to jest prawda. Czyli jakby ścianę postawił. Czemu bym tego nie zrobił? Ciekawy ranking. Voilà, messieurs, dames, c'est la Rome Yardoise de 400 grammes. Trois encore. Ça, c'est de Ardoise. Ça, c'est de Ardoise de Bracelet. Voilà la question. Wow, c'est super! Na czemu nie to spadło? Voilà, c'est magnifique! Bon appétit, monsieur d'Angabou, attends toujours de bracelet étoile! Kurde, czemu nie pokazali, jak to wygląda w dupa? Chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądać po zrobieniu. Na węglu? Kto w płytę wytarłem o koszulkę, a gra się i tak nie odpaliła. No najgorzej. Trzeba jeszcze raz. Potem laserek trzeba przedmuchać w plejce. A, to ten. Egitka. Triki. No i wszystko umie. Czemu tak robisz dla piwka? Ty, a ten piwko coś tam się bił w końcu? Teraz mi się przypomniał. Co to w dupę?
Nigdy nie będzie lodów Loada, nie? Ale lubiłem je robić, nie? Nigdy nie będzie lodów Loada, nie? Ale lubiłem... Aha. Oceń te teksty, nie wiedząc, co będzie następne. O! O kurde, to może być ciężkie. Jak on ma Amon-Ra, taki gość. Dobra, kurwa, nie? No. Dobra. Przecież nie ma lepszego. Ja już wiem, że to jest jeden. Amon-Ra. Dosłownie nie ma lepszego. Nie ma. Siedzisz z dziewczyną, Amon-Ra. Siedzisz z dziewczyną w lokalu, Amon-Ra. Ja pijąc tą kolę bez cukru, to tak jakbym se walił konia, czekam, żeby mieć orgazm, tak tutaj piję i czekam na ten cukier, którego nie ma, rozumiesz? Kurde, ciężkie. Pięć. No, z twoimi starymi mieszkam. Zawołać ci matkę? Matko tego idioty, chodź! Ojca też ci zawołać. Pół mózgu, chodź! 9. Właśnie, widzowie, jest koniec streama. Chciałem odpisać Ave Matiemu, przewróciłem Coca-Colę na całą klawiaturę. Dziękuję. O, to było dobre. 3. Bo nie mam klawiatury. Dzięki, Mati. Elo. To był klasyk. Będzie miał bana jutro, tak spokojnie. Stary, wczoraj czy wczoraj, nie pamiętam, któregoś dnia, rozmawiałem 7 godzin z Riotem. Ty, ja dawałem 2 czy 3? Częściej 2, to 3. Jeżeli teraz możesz za 2 złote kupić chleb, a potem ten sam chleb jest kurwa warty 4 złote, bo wszyscy mają w chuj siana, to jak kurwa wartość nie spadła? Wartość chleba poszła w górę, a kurwa pieniędzy w dół, wypierdalaj! Nie wiem, już co dałem, ja pierdzielę, już mi się we łbie popieprzyło. 7. Znaczy wiesz co, bo troszkę ta mortadela, którą w Polsce robią, troszeczkę jest inaczej robiona, aczkolwiek no nie wiem, ja jednak i tak szanuję mortadelkę, ja lubię. O Jezu, no, zapomniałem o tym, Boże, a już dałem 2 wcześniej, ja pierdzielę i co teraz? Ja mam teraz chyba dopiero 6 wolną. Jezus, no nie mogę już zmienić. 4 mam, to 4. No nie znam lepszej wędliny do usmażenia niż mortadela. Smażysz ją, Jezus, i potem ketchup. Kurwa, najlepsze jedynie na świecie dla mnie. Ja nazywałem to zawsze kiełbasa chrupiąca, no nie? Zawsze było, mamo, zrób mi chrupiącą. Ale Amon-Ra jest lepsze. Rybicy jest kurwa najgorsze. Nienawiść. Zobacz, tych najlepszych tekstów nie mam kiedy dać. Czemu je dał tak daleko? Popsułem ranking. To znienawiść! 6. Środka! No ja mam tylko 6 chyba. I potem te ostatnie. W ogóle widzowie, ktoś wam pokaże. Kupiłem sobie widzowie ryżowe. Co? Przecież to garnek. Przecież to garnek był. 10. Mordeczko, jak ja się minutę do domu spóźniłem, to ja już nie jadłem tego dnia. Wy chuja o życiu wiecie, kurwa. A jakbym potajemnie jadł, to bym wpierdol dostał. Jezus. No ale dlatego musiałeś jeść potajemnie, żebyś nauczył się kombinować. Stary cię dobrze wychowywał. 8, bo nie mam innych. Oceń. Jeden Amon-Ra, 2 mortadela. 3 nienawiść. Amon-Ra, mortadela, top, no. Nienawiść. Co to w dupę jest? Gdzie on jest? Coś mi się w oczach pieprzy. Ale co ty masa piszesz? Nice. Działa zegarek.
Mózg urósł. Teraz jest mądry. Potężna mądrość. Ja bawię się z synem w złap inhalator podczas... Nauka charakteru syna. Urodziłeś się 6:47 rano i pamiętam każdą minutę do teraz. Stary, wszystkiego najlepszego. No ale git, no lepiej dwa razy złożyć niż w ogóle, tak? Ojciec dobrze mówi. Un video más, mi gente, me gustaría saber de dónde tú pides tiempo viendo mi video. Co grają Węgry? O nie. No grają. Jezus Maria. Co to w dupę jest? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę!